Jarosław Jakimowicz należał do grona najbardziej kontrowersyjnych osób w TVP. Mężczyzna pracował przy produkcji pytania na śniadanie, a później udzielał się jako komentator w TVP Info Jedziemy. Prowadził też program w kontrze. Aktora zaczęto powoli wycofywać z programów. Po kilku tygodniach tego procederu telewizyjna agencja informacyjna oficjalnie poinformowała o zwolnieniu Jakimowicza. Bezpośrednim powodem rozstania z Jakimowiczem były seksistowskie i przemocowe relacje w miejscu pracy, konkretnie wulgarne wezwiska do kobiet i tak. Też ma wpisane na wypowiedzeniu współpracy, miał ujawnić pudelkowi menedżer TVP. Zobacz też Jakimowicz poniósł bolesną stratę z Jarosławem Jakimowiczem. Współpraca nie należała do najprostszych. Kiedy mężczyzna był współprowadzącym programu w kontrze, u jego boku występowały aż cztery prowadzące Agnieszka Oszczyk, Anna Popek, Agnieszka Siewiareniuk, Maciorowska, a także Magdalena Ogórek, która z szału pożegnała się ponad rok temu. Dziennikarze portalu pudelek.pl poprosili niedawno kobietę o komentarz w głośnej sprawie Jakimowicza. Ona jednak nie chciała nawet o nim słyszeć. Wszystko, co miałam do powiedzenia w tej sprawie, powiedziałam, gdy zrezygnowałam z formatu w kontrze. Jest to dla mnie rozdział zamknięty i absolutnie nie chcę do tego wracać, przyznała Ogórek. Kiedy Ogórek zrezygnowała z prowadzenia w kontrze, mówiła, że ona i Jakimowicz mówią zupełnie innym językiem. Od końca grudnia nie pojawiam się w programie w kontrze. Myślę, że dla widzów naszego programu nie jest żadną tajemnicą, że mówimy zupełnie innymi językami. Prezentujemy też może inne postawy naszego dialogu z widzami. Więcej nie mogę powiedzieć, ponieważ obowiązuje mnie pewien kanon kultury korporacyjnej. Mówiła ogórek super ekspresowi. Zobacz też, Monika Goździalska nie zostawiła suchej nitki na Jarosławie Jakimowiczu. Zrobiło się nieprzyjemnie. Jarosław Jakimowicz obraża przeciwników festiwalu w Opolu. Ekspert TVP nie gryzie się w język, Jarosław Jakimowicz nie poprowadzi już w kontrze. Ostra reakcja TVP Info.